Moje uszanowanie, z tej strony Muad'Dib. Witam w kolejnych rozmowach kryptogracza, serii materiałów, w których zapraszam ciekawych gości i poruszamy ciekawe tematy związane nie tylko z grami. Dzisiaj zawitał do mnie... Szczepan Bentyn, youtuber, influencer, współautor książki Kryptowaluty, założyciel pracowni nowych technologii, twórca Personal Tokens oraz osoba, która współtworzy projekt Sapiens i jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Szczepan. Cześć, witam Piotrze. Miło, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję przede wszystkim, że przyjąłeś, że znalazłeś czas. Powiedz mi, czy tutaj charakteryzując twoją postać, nie ominąłem jakichś zajęć, którymi się interesujesz, czy no Google to zawsze i jest Wikipedia problem, wszystko wypunktowała? Zawsze jest problem, żeby to przedstawić. No jak ktoś się pyta, czym się zajmuję, to nigdy nie wiem, co odpowiedzieć. Także zazwyczaj odpowiadam, że jestem księgowym, bo już więcej ludzie nie dopytują po prostu, jak tak powiem. Okej. Tak, tak. Słuchajcie, Szczepan Bentyn jest, jak już wspomniałem, jegomościem, który w świecie krypto siedzi naprawdę od wielu, wielu lat. Gdzieś tam przegrzebałem internet, wyłuskałem informacje, o których z ciebie za chwilę będę pytał. Pierwsze inwestycje zdaje się w 2013 roku, natomiast kanał na YouTubie tworzysz od 2016, zdaje się, jeżeli się mylę, to mnie proszę Tak popraw. jest. Dobrze, dobrze. I się ktoś z was mógłby, szanowni słuchacze i widzowie, zastanawiać, co Szczepan Bentyn może nam powiedzieć tutaj o segmencie Play and Earn. Przyznam szczerze, sam Szczepan, to musisz potwierdzić, byłeś zaskoczony i zdziwiony, natomiast doświadczenie, jakie masz w świecie kryptowalut, na pewno tutaj pomaga ocenić, spojrzeć na rynek takim szerszym okiem doświadczonego jegomościa, który sporo widział, mnóstwo przeżył i pewnie szerokie horyzonty tutaj pozwalają mu bardzo obiektywnie ocenić pewne rzeczy. Dlatego też pierwszym pytaniem, jakim chciałbym tobie zadać, ponieważ każdy z nas jest facetem i każdy z nas był kiedyś dzieckiem, natomiast niektórzy twierdzą, że faceci nigdy nie dorastają i ja bym się chciał ciebie zapytać, Szczepan, czy jaka była pierwsza gra, w którą grałeś? Czy pamiętasz w ogóle? W sensie komputerowa? Tak, znaczy może to być też na komórki, bo niektórzy pierwszą grą, jaką grali, był Snake na Nokii 3310. Kurczę, nie umiem ci powiedzieć, która była pierwsza. No, może taka, która zapadła tobie najbardziej w pamięć? Tak, no taka, która zapadła w pamięć, to z takich pierwszych gier, no to chyba taka na komputerze to mógł być Saper na jakimś Windowsie 9.5 albo nawet wcześniej. Ale pamiętam jeszcze u kuzynki graliśmy, wiesz, w jakieś tam Mario, w jakieś tam strzelanki, tanki i inne rzeczy. Także no ten świat gier, jakoś ja dorastając nie miałem konsoli, nie stać mnie było na Game Boya i tak trochę mnie omijały te gry, ale miałem komputer i dużo grałem na przykład w Prince of Persia, tą pierwszą taką wersję jeszcze. Jeszcze spikselowaną. Dobra pozycja, no. No i Wolf 3D. Takie Tomb Raider i te inne klony. Tomb Raider trójka, tak. Tomb Raider trójka to było coś, co grałem, ale nie udało mi się przejść. Kurczę, jak się za trudne chyba było, jak dla mnie w tamtym wieku. Zdarza się tobie jeszcze w coś popykać, czy jednak czas gdzieś tam jesteś tak pochłonięty, że z braku czasu w nic nie pogrywasz? No właśnie, wiesz co, dzielę życie pomiędzy pracę a rodzinę i ani praca, ani rodzina gdzieś nie pozwalają za bardzo grać, ale staram się trzymać, wiesz co, jednak rękę na pulsie i jednak uznaję, że bardzo dużą wartość ma taka cecha charakteru, która sprawia, że mam odwagę wchodzić i chociaż sprawdzić, zobaczyć na własne oczy, z czym to się je. I tu mam na myśli od tego, że wiesz, wszedł TikTok, to założyłem konto na TikToku, wrzuciłem kilka filmików. Teraz już wiem po prostu, jak ten TikTok działa, nie? Robiłem live'y nawet na TikToku, ale kupiłem gogle VR, nie? I gram w VR-ze. Znaczy, to nie jest tak, że gram codziennie, tylko
wiem, jak to się robi. Tam osiągnąłem, powiedzmy, jakieś levele, macham tymi padami. Mam konsolę i ostatnio sobie ściągnąłem Matrix, tą Matrixa gierkę na Unreal 5 zrobioną, która chciałem zobaczyć właśnie, jak w akcji działa ten silnik Unreal 5 do renderingu. No więc cały czas staram się być w miarę na bieżąco. Na bieżąco, ale to nie jest tak, że jestem w stanie poznać oczywiście wszystko. No ale tak, żeby siedzieć i grać. To ostatnia gra, do której próbowałem usiąść i grać, to był Assassin's Creed. Ta wersja z egipska. No i dalej mam daleko do końca. Generalnie to taka gra, w którą będę jeszcze w pełni grał i grał. Jest tak rozbudowana, że tam faktycznie ciężko teraz w tych produkcjach gdzieś tam dobrnąć do końca. Czyli żadnej konsoli w zasadzie nie posiadasz na chwilę obecną i jedyne, co tam ci się zdarza? Nie, no mam Oculusa Questa 2, mam Xboxa S chyba, także dostęp do gier, mam laptopa, wiesz, komputer, ale no, dostęp do gier jakby mam, ale no nie mam, wiesz, jak ja biorę pada do ręki, to mi przychodzą dwie córeczki i mówią, tata, nie, albo nie, chodź w coś innego i wiesz, no nie, nie, a jeszcze zabijanie przy dzieciach na ekranie, nie, to nie wchodzi w grę. Także, no to fakt. Czyli generalnie starasz się być cały czas na bieżąco, czyli jednak ten świat rozwijającego się gamingu na przestrzeni lat gdzieś tam obserwowałeś. Widzisz teraz, co się dzieje w świecie zdecentralizowanych finansów, kryptowalut, jak grzyby po deszczu rosną różnego rodzaju produkcje, które starają się tutaj nas, graczy, zachęcić do tego, abyśmy inwestowali nie tylko czas, ale i swoje finanse. I teraz moje zasadnicze pytanie, jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy obecne gry z segmentu play to earn, play and earn, czy twoim zdaniem już możemy je określać jako, czy możemy jeszcze może je określać jako piramidy finansowe? Jeszcze? A ktoś w ogóle pierwszy raz się spotykam ze stwierdzeniem, że gra może być piramidą finansową, nie? Wiesz, projekty, które... Tak, w takim bardzo szerokim definicji to może być. No. Pewnie trzeba by rozpatrywać, wiesz, case by case, nie? O każdej grze osobno trzeba by porozmawiać, ale czy to jest tak, że... Wiesz, piramida to musi być tak. Twoje zyski są... przychodzą z wpłat nowych uczestników. Mm-hmm. To jest pierwsza cecha. Druga cecha, nie możesz wyjść w każdym momencie, no nie? To jest druga cecha. Ty nie masz płynnego aktywa, które możesz po cenie rynkowej sprzedać. Tylko ewentualnie możesz mieć ułudę tego. No i teraz, jeżeli to te dwie spełniają, no to na pewno już jest piramida. Bo oczywiście tam jest szersza jest ta definicja, ale dla mnie to są dwie najważniejsze rzeczy, nie? Swego czasu gdzieś tam, przerwę ci na sekundkę, na moim kanale mieliśmy takiego live'a i rozmowę, co prawda z pozoru mogłoby się wydawać nieobiektywnymi graczami i powiem tobie szczerze, że doszliśmy do takiego konsensusu, że jednak gry w większości przypadków, te na blockchainie, to jednak piramidy finansowe, ponieważ wymagają od nas, tak jak wspomniałeś, spełniają ten pierwszy warunek, tak? Czyli ciągły napływ nowych graczy musi być zapewniony, żebyśmy mogli my, ci early adopterzy, zarabiać. Także stąd są moje pytania. No właśnie, ale w ogóle temat, zaczynając może od początku, bo play to earn to nie jest jakiś pomysł teraźniejszy, nie? Mój brat spędzał, wiesz, długie godziny grając w jakieś tam MMORPG, rozbudowując postaci i później wystawiając je na Allegro, nie? I nagle, i to też było play to earn, tak, nie? Tak, tak. I jakby no, to nie jest tak, że wiesz, w EVE czy w jakichś innych wielkich światach ludzie budują wielkie statki i później handlują nimi czy wymieniają się towarami. Tam są te ekonomie już działające. Z tym, że no, play to earn jako pierwsze chyba w ogóle otworzyło tę ekonomię. I to jest jeden, po pierwsze duża innowacja, po drugie naruszenie chyba wszystkich możliwych przepisów, jeśli chodzi o rynki finansowe, bo nagle się okazuje, że dobro, które wcześniej było stokenizowane, ale jego obrót był mocno ograniczony, bo nie było na to rynku, albo nie mógł być na to rynek, albo w ogóle zaburzało to za bardzo model biznesowy tego przedsięwzięcia, jaką jest gra. No to play to earn gdzieś tam odważyło się to zrobić. Axie Infinity chyba jako pierwszy taki naprawdę osiągnął sukces. Ale to
to, nad czym ja się zastanawiam, czy to w ogóle ma sens ekonomiczny, bo Axie Infinity dzisiaj się utrzymuje z pieniędzy funduszów venture'owych, ale, a nie z przychodów z gry, nie? Tak, tak. Tym bardziej, że zmiany, które gdzieś tam starają się zaimplementować, powodują, że jednak społeczność, może nie to, że odchodzi, ale bardzo mocno się zastanawia nad tym, czy jest sens dalej posiadania tych asetów. Tutaj nawiązałeś do tych gier z rynku tradycyjnego, które gdzieś tam w przeszłości były takimi protoplastami dla tych wszystkich pozycji, które teraz są nazywane play to earn. Wspomniałeś o EVE Online. Fajnie, ponieważ ja w FC spędziłem naprawdę z 11 lat. To jest w ogóle dla mnie niesamowity przykład tego, jak twórcy mogą wygenerować ekonomię gry w oparciu o tak naprawdę realne zasady, które funkcjonują w realnym świecie. Tylko... No gdyby te statki tam stokenizować jako NFT, tak, to one, mogły, tak, one by były warte naprawdę, może niektóre nawet setki tysięcy dolarów, nie dokładnie wiem, jednak no, nie wiem. Przelicza się to na tą walutę z gry, natomiast jednym podstawowym minusem tego typu pozycji w rynku tradycyjnym moim zdaniem jest to, że tam nie ma przeniesienia wartości czasu, który gracz wykreował na właśnie gracza. Ja po 11 latach gry w EVE Online tak naprawdę oficjalnie nic nie mogę stamtąd sprzedać, a nie wyciągnąć. Te wszystkie no dobra, które ja zdobyłem, muszę zostawić, bo ty mówisz, nawet w World of Warcraft zdaje się, gracze, którzy naprawdę tam byli w topce, mieczy oficjalnie wydropionych i wartych kilkadziesiąt tysięcy dolarów sprzedać oficjalnie nie mogli. Wszystko się to odbywało na czarnym rynku. Banowano na konta. Na zewnętrznym rynku. Tak. Tam, tak bano. Banowano no, konta. No walka jest wydawców ogromna z tym. I, znaczy trudno się im dziwić, prawda? Chociaż z drugiej strony, no... Kto jest właścicielem tych dóbr wypracowanych tam, nie? Jeżeli jest to na blockchainie, powinien być gracz, tak? Właściciel konta, który ma. No, no i to jest ta obietnica play to earn, nie? No właśnie, ale jednak nie uważasz, że ta obietnica daje jakąś furtkę i nadzieję graczom, szczególnie z rynku tradycyjnego, którzy poświęcając swój czas, bo tu już nawet nie chodzi też o same zarobki, ale jednak jesteś właścicielem czegoś, co sobie stworzyłeś w danym uniwersum, prawda? I tak się tutaj zastanawiam, czy jednak ten wymóg, o którym wspomniałeś, czyli ciągły napływ graczy, ponieważ w tych pozycjach musi on zostać zachowany, żeby jednak nagrywać, znaczy zarabiać. Opieram się oczywiście na tych projektach, z którymi miałem styczność, a wydaje mi się, że jednak większość tego rynku gamingowego w kryptowalutach przejrzałem, to jednak musi być ciągły napływ graczy, musi gra zachęcać, tak? I faktycznie mogę wypłacić w każdej chwili, nie wiem, mogę sprzedać swoje akcje w każdej chwili, mogę ten token SLP w każdej chwili go z nim zahandlować, wymienić się za coś innego, ale jednak dalej, jak nie ma nowych graczy, to my nie zarabiamy. Czy przez to można nazwać te pozycje jednak piramidami finansowymi? Znaczy, a dlaczego tam jest tak, że dlaczego twierdzisz, że jest wymóg tego, że muszą być nowi gracze? Bo ja w takim razie może mam jakąś dziurę odnośnie tego Axie Infinity. Znaczy nie opierajmy się tylko na Axie, ponieważ to jest produkt, który jednak już jedną Bessę przeżył i nie wiem do końca, czy jest idealnym takim przykładem. Natomiast teraz na ostatnim 8 miesiącach wypust gier opartych o blockchain był niesamowicie wielki. Karcianki na Waxie na przykład, Train of Century, Kolonizę Mars, pozycje typu Farsight czy inne powodują, że możemy sprzedać koparkę, która... kartę koparki za 160 tysięcy, a za półtora miesiąca jest ona warta 500 dolarów. Jeżeli nie ma napływu nowych graczy, to tak naprawdę ekonomia gry szoruje dno. Jest tak. Znaczy, wiesz co, bo po pierwsze uważam, że świat idzie w kierunku takim, że będziemy zarabiać na tym, na co poświęcamy uwagę. Co mam na myśli mówiąc to? Coraz mniej będzie pracy monotonnej, mało produktywnej, mało angażującej, nudnej. Coraz będzie mniej takiej pracy dla ludzi, nie? I mówię tutaj o tym, o automatyzacji kierowców, ciężarówek, pań na kasie w Lidlu, czy wiesz, takiej żmudnej pracy, nawet opieki nad starszymi. Zaraz Tesla wypuści bota i będzie, wiesz, to robot będzie to robił, nie? A my będziemy zarabiać na tym, na czym poświęcamy uwagę. I to czym człowiek będzie musiał się zajmować, będzie musiał dokonywać arbitrażu swojej uwagi. To znaczy będzie musiał decydować, czy więcej zarobi oglądając youtubera na YouTubie, czy grając w jakąś gierkę play to earn. Nie? Albo poświęcając czas swoim dzieciom. To też jest jakaś inwestycja. Nie? I
I to jest, uważam, że to jest nurt, którego nie da się uniknąć. I to jest nurt, który też nas wybawi od tego wiesz, tej apokalipsy, że ludzie będą bez pracy, bo nie będzie co robić. No jak widać, nagle się okazuje, że wiesz, można grać w gierki i jest z czego żyć, nie? I to niektórzy potrafią zarabiać ogromne pieniądze grając w gierki. W krajach trzeciego świata to widać niesamowicie, nie? Tak. I teraz to jest jedna rzecz. Więc trend. Mówię o tym, że jak dla mnie to jest bardzo silny trend i tego nie unikniemy i to gdzieś się tam łączy w rzece, jaką będzie rozwój ludzkości. Drugą rzeczą jest to, że to, czy przybywa nowych graczy, to jest to bierze się pewnie z dwóch rzeczy. Chociaż nie jestem ekspertem od gier, ale zakładam, że tak jest. Pierwszą rzeczą, chyba najważniejszą jest to, czy to jest w ogóle fajna gra, nie? Ja rozumiem, że można grać w Tetrisa za pieniądze, nie? Bo to tak w sumie ktoś może mieć taką karierę nawet, że w Tetrisa gra jeszcze na trzy ekrany, kurczę, dwoma myszkami, nie wiem, to no można, prawda? Ale na koniec dnia ta gra musi być angażująca, żeby tego gracza utrzymać. I zdobywać następnych, no nie? No i historia, wiesz, if online, no nic tam nie można zarobić. To nie przychodzisz tam z obietnicą tego, że zostaniesz milionerem, chociaż może tak jest, wyprowadź mnie się, jeśli jestem w błędzie, ale grę przyciąga jakaś działalność, jakieś działanie społecznościowe, jakieś, wiesz, ekonomia tej gry, jakaś rywalizacja, team gra w zespole i tak dalej, nie? Wydaje mi się, że to jest i dlatego ludzie powinni grać w play to earn, że to zarabianie powinno być jakąś taką dodatkiem do przyjemności. Tak, poboczną, skutkiem ubocznym niż, wiesz, pierwszym powodem, dla którego się gra, nie? Tak, tutaj się chyba każdy z tobą zgodzi, ponieważ samo granie dla zarobku w tej chwili, tym bardziej, że pozycji jest mnóstwo takich, które niestety nie spełniają tych warunków, o których mówisz, czyli nie dają radochy z samej gry, nie pozwalają nam tworzyć jakichś uniwersów wokół siebie, społeczności i tak dalej, tylko zachęcają wszystkich ludzi, którzy przychodzą, nie nazywam ich graczami, tylko bardziej spekulantami właśnie ze względu na zarobek, bo jednak 98% pozycji w tej chwili na rynku zachęca tylko zarobkiem, one nie oferują nic więcej niż właśnie możliwości wyciągnięcia tam paru dolarów, bo tak naprawdę jest to niski i żałośnie śmieszny poziom tych większości pozycji, chociaż gdzieś tam na horyzoncie mamy kilka takich perełek. Na pewno słyszałeś o Star Atlas. Zapowiadany. Tak, Star Atlas, czyli gdzieś tam pozycja, która bardzo mocno przypomina EVE Online, ona też jest opracowywana na rynku Unreal Engine, także wodotryski straszne i oni sobie tam za punkt honoru postawili, że w ciągu krótkiego czasu stosunkowo wykreują takie uniwersum, które pozwoli graczom z rynku tradycyjnego również wejść w ten świat i naprawdę będzie prócz samego klikania, przerzucania kart, będzie właśnie możliwość tam stworzenia takiej społeczności, która będzie się cieszyła tym, że tam w ogóle jest i ze sobą kooperuje, jak na przykład w filmie Player One, nie wiem czy widziałeś. Tak. Metaverse już pełną genę. Za uniwersum wykreowany świat, ale jednak takich gier właśnie, które oferują nam coś więcej niż tylko klikanie i możliwość zarabiania, czyli które prócz tych kwestii finansowych pozwolą przyciągnąć graczy właśnie ze względu na ten klimat, niestety na rynku kryptowalut w tej chwili jest bardzo, bardzo mało, bo 98%, tak jak mówiłem, to takie zwykłe klikacze i stąd moje pytanie, czy się z tym zgadzasz? Po pierwsze, to jest bolączka trochę całego rynku krypto, nie? Bo jeżeli wyjdziesz i obiecasz ogromną stopę zwrotu, to od razu będziesz miał dużo uwagi, dużo chętnych przyjdzie do ciebie i te wszystkie DeFi'e, jak mieliśmy tak zwany DeFi Summer. Najważniejsze było, żeby APY było kilka tysięcy, nie, rocznie. Czy tam APY, czyli tam roczny zwrot z inwestycji był kilka tysięcy rocznie. Nigdy nie był taki, nigdy. Jeszcze się nikomu nie zdarzyło, żeby taki faktycznie był, bo to się tylko tam liczyło na podstawie ostatnich 24 godzin, więc wiesz, tam to sobie można projektować. Ale sukces odnosiły, bo tam masa ludzi się do tego spływała, prawda? No i właśnie widzisz, i to jest trochę bolączka świata krypto, że tymi early adopterami są najczęściej spekulanci, nie? Tak. I trudno ludzi o to winić, oczywiście.
A to też jest związane z masą ryzyk, prawda? O tym, że właśnie kupi się coś, co później się okaże bezwartościowe, albo gdzieś się zastykuje pieniądze w czymś, co będzie, nie wiem, padnie ofiarą ataku hakerskiego albo coś innego. I to, wiesz, ja mam szczerze mówiąc nadzieję właśnie, że te najlepsze gry dopiero zobaczymy, no bo stworzenie fajnej gry to jednak trochę czasu zajmuje, nie? I wiemy o tym, że da się to zrobić, bo rynek gier jest rynkiem ogromnym. Ja to akurat bardziej bym się bał tego, że temu, komu się uda, to będzie miał przerąbane po prostu, nie? Będzie... To jest nielegalne to, co te gry chcą zrobić. W sensie nielegalne w rozumieniu tego obecnego głupiego systemu, który dalej, wiesz, gdzieś tkwi w czasach może nie średniowiecza, niech będzie renesansu ze swoimi przepisami finansowymi. I bycie w rozkroku pomiędzy światem tradycyjnym a światem nowym, tym finansowym, to jest straszne miejsce, okropne miejsce. I wszystkie gry, które będą próbowały pozwalać wejść i wyjść z fiatów i do fiatów, będą miały przerąbane, naprawdę będą miały przerąbane, bo tam będą ciągłe zarzuty o pranie brudnych pieniędzy, będzie trzeba wszędzie robić KYC, będzie i każda z gier będzie miała swój system do tego albo... No i to jest jakiś koszmar, nie? Dzisiaj to już jest koszmar, a dla takich gier to nawet nie wiedzą, w jakie problemy się pakują. No właśnie, jak sądzisz, ile ten stan rzeczy jeszcze potrwa? Kiedy to się unormuje, ustabilizuje? Kiedy będzie jasne i klarowne wszystko? To nigdy nie będzie jasne i klarowne, to jak dochodzę do takiego wniosku, wiesz? Bo to na przykład po tym, co się dzieje w Stanach, nie? Zjednoczonych, chociażby w zakresie banków. Wiesz, w Wyoming były przepisy teraz wprowadzone, gdzie Kraken otworzył swój bank, nie? Ale się okazuje, że Fed, wiesz, masz licencję bankową i teoretycznie twój bank może mieć konto w Fedzie, nie? W banku centralnym, ale Fed ma listę 270 kurza twarz trzech powodów, dla których może po prostu nie dać ci tego dostępu do swojego systemu, nie? Rozliczeń. Czyli nie możesz brać, pożyczać tylko od Fedu, nie możesz się rozliczać z innymi bankami przez ten cały system Fedowy. Ale dlaczego? No oni wysyłają ci listę 270 powodów, wybierz sobie jeden, dla którego tobie nie damy, nie? I nawet jeżeli wszystko spełniasz, to po prostu mogą arbitralnie powiedzieć, że nie. I te banki, które mają licencję w Wyoming, jeszcze czekamy już 2 lata czekają, żeby móc działać jako bank, pomimo tego, że mają licencję bankową, ale nie mają podłączenia do systemu Fedu, bo. I to jest tak, że ten regulator ma dbać o to, żeby dla wszystkich, wiesz, to pole bitwy było równe i sprawiedliwe. Z jakiegoś powodu nigdy nie jest, nie? I dla gier będzie to samo, nie? Steam będzie robił wszystko, żeby Play to Earn nigdy się nie pojawiło na Steamie, nie? Bo dlaczego? Bo on się będzie zasłaniał regulacjami albo się będzie zasłaniał czymkolwiek innym, nie? No a taki Epic już to może wykorzystać. No miejmy nadzieję, że Epic da radę. Epic tutaj jest bardzo innowacyjny oczywiście. To pole bitwy nie jest równe, nie będzie i albo nigdy nie będzie, nigdy to nie będzie klarowne, zawsze to będzie zmieniać, cały czas będzie ktoś chciał wymyślać nowe zasady, na których to ma działać, coraz to gorsze, albo po prostu ten obecny system musi runąć, nie? I daj Panie Boże, im szybciej, tym lepiej, bo naprawdę płakać się chce. Wiesz, że jest polski bank, który chce emitować stablecoina swojego, stabilną walutę. I on musi zakładać spółkę w Szwajcarii, żeby spełniać regulacje. To jest polski bank, który ma większościowy kapitał budżetu państwa, będzie zakładał spółkę w Szwajcarii, żeby ominąć system podatkowy polski. Bo się nie da w Polsce tego zrobić. Lepszego dowodu na to, że w Polsce się nie opłaca tego typu biznesów robić, nikt nie da. No to tak trochę przez łzy mówimy o tym wszystkim, no bo to nie tak wszystko powinno wyglądać. No ale właśnie, w tej chwili jesteśmy na etapie, który ciężko niektórym obserwującym ten rynek określić. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy to już jest pochoście, czy jednak jesteśmy przed Bessą? Ja uważam, że zawsze Bitcoin jest przed hossą. To tak jak wiesz, no dobra, może bez takich dowcipów, ale tak, uważam, że jest przed hossą. To po pierwsze. Po drugie, to jest
bardzo przejściowy moment. I to dla całego świata, dla całego rynku, bo jesteśmy w przededniu upadku Imperium Amerykańskiego, cytując tutaj, wiesz, Raya Dalio, zmiana układu sił. To, co jest najbardziej niepokojące, to to, że nie ma pretendenta na miejsce Ameryki. Chiny jeszcze nie są gotowe. Nie są gotowe wewnętrznie, nie są gotowe mentalnie. Ale nawet Chińczycy chyba nie chcą teraz. Oni raczej planowali to 2040. No nie, wtedy już, oni już mówią, że będą wtedy już silniejsi niż Stany. I oni tak wyglądało, że właśnie akumulują. Tylko że Stany już są tak zgnite na tak wielu poziomach, podzielone konfliktami wewnętrznymi, zjadają się od ogona po prostu Stany Zjednoczone. Ten American Dream już jest po prostu jakimś horrorem, którego nikt nie chce. A jeżeli ktoś chce, no to współczuję mu bardzo serdecznie. Ale oczywiście cały czas patrzy w lustro Ameryka i nie widzi wiesz, belki w swoim oku. Tak. I jesteśmy w jakimś takim stadium, gdzie Ameryka umiera i nie jest w stanie tego przyznać i też w sumie nie ma pomysłu na siebie, no bo cały czas się zastanawia, okej, to jak utrzymać to imperium i nikt nie umie znaleźć odpowiedzi na to pytanie. No bo utrzymywanie imperium jest bardzo drogie, nie? Dobra, może bez tam wchodzenia szczególnie w geopolitykę. To, co ja chcę powiedzieć, zarysowując ten rys geopolityczny, to to, że w mojej ocenie Bitcoin jest jedyną alternatywą dla dolara, jeśli chodzi o globalną walutę rezerwową. I miejmy nadzieję, prędzej niż później Stany Zjednoczone zrozumieją, że status dolara jako waluty rezerwowej jest bardziej, że to jest jednak w tym momencie rachunek, bilans jest ujemny niż dodatni dla nich. No bo to, wiesz, utrzymywanie dolara jako waluty rezerwowej świata kosztuje ogromną ilość pieniędzy, po prostu. Choć zamordyzm, trzymanie tych wszystkich układów z Saudami, ubezpieczanie tych wszystkich linii handlowych, wiesz, szlaków handlowych, utrzymywanie reżimów, zmiany reżimów, no to są setki miliardów, jakie tryliony dolarów, gdzie, wiesz, koszt, to jest koszt finansowania tego systemu finansowego, nie? A już nie mówię o obsłudze długu. No i teraz w Stanach Zjednoczonych ogromna ilość polityków, zwłaszcza w tym roku mamy też rok wyborczy, no to idzie ze sztandarem właśnie probitcoinowym. I to z obu partii. To nie jest tak, że republikanie czy demokraci są bardziej bitcoinowi. Prześcigują się, kto jest bardziej bitcoinowy. No więc może to jest tak, że przy tej zmianie władzy delikatnej jest trochę narracja. I teraz to jedyne, czego Bitcoinowi brakuje, żeby być walutą rezerwową świata, to jedno zero w cenie. Nie? Czyli Bitcoin nie może kosztować 40 tysięcy złotych, tylko musi kosztować 40 tysięcy dolarów, tylko musi kosztować 400 tysięcy dolarów i więcej, żeby móc obsługiwać zobowiązania, które potrzebuje obsługiwać, rozliczać waluta rezerwowa świata, nie? Czyli takie złoto na przykład. Nie? Jeżeli to się wydarzy, no to wydaje mi się, że Bitcoin zostanie walutą rezerwową świata i zbawi nas jako ludzkość trochę od wojen, trochę od tej zmagań imperialnych. Miejmy nadzieję, że właśnie dzięki Bitcoinowi nie dojdzie do tego, że Chiny z Ameryką będą musiały sobie rzucić się do gardeł. No. Nie uważasz, że trochę na przeszkodzie stoi tak naprawdę fakt, że te wszystkie wielkie podmioty, ja tutaj też nie chcę wchodzić w jakieś teorie spiskowe, ale wielkie podmioty, które tą gotówkę jednak kontrolują, ten przepływ materiałów i tak dalej, kontrolują to, a Bitcoina jednak nie będą w stanie, prawda? Czy to twoim zdaniem nie jest taką główną przeszkodą, która jednak nie pozwoli Bitcoinowi osiągnąć tego statusu, wiesz, rezerwowej waluty świata? No to jest ta gorzka pigułka, którą muszą przełknąć Amerykanie i Chińczycy, nie? I generalnie każdy rząd na świecie musi to przełknąć. Kończą się czasy, kiedy można kontrolować pieniądz. Koniec, po prostu nie. Znaczy, wiesz,
wydawało nam się jeszcze do niedawna, że nie można kontrolować internetu, nie? A jednak Rosja potrafi się odciąć od internetu. Więc może będzie tak, że będziemy jakimiś wyspami danych, informacji. Zresztą ta wymiana dalej istnieje, prawda? Tam są youtuberzy, którzy wrzucają na YouTube'a z Rosji, jakoś im się to udaje. Więc może ta kontrola internetu też nie do końca da się zrobić. Ale to jest ten wirus zaszyty w strukturze Bitcoina. Bo z Bitcoinem można walczyć. Można go nawet, wiesz, pobić. Można go wygonić ze swojego kraju. Bitcoina można zakazać, ale no, nie można go pokonać. Na razie przynajmniej się nikomu nie udało. Nie? Mhm. I jeżeli ta funkcja Bitcoina się nie zmieni, jeżeli ta jedna rzecz się nie zmieni, że nie da się go pokonać i nie będzie się dało nigdy go pokonać, no to musi Bitcoin zostać walutą rezerwową świata, bo żadna inna waluta, wiesz, już Bitcoin jest wart więcej niż 90% walut na świecie. Nie? Bitcoin jest 12 walutą świata ze 150, nie? Więc wiesz, no to i spina się i będzie się wspinał coraz wyżej, nie? Czy nie uważasz, że przy tak drastycznej zmianie będzie niestety niezbędne coś potężnego, coś takiego, co zachwieje posadami całego świata, żeby jednak ten cały system monetarny przeskoczył na ten zdecentralizowany, na którym nikt nie ma? Nie chcę tutaj używać takich haseł jak trzecia wojna światowa i tak dalej, ale czy nie uważasz, że dopiero żeby to nasze marzenie tych wszystkich entuzjastów kryptowalut się spełniło, musiałoby się coś tak mocnego wydarzyć właśnie, żeby sobie te wszystkie podmioty wielkie pozwoliły odebrać się na tą władzę? Bo dobrowolnie nie sądzę, żeby to zrobiły. No właśnie, to jest, wiesz, obecny kierunek z mojej perspektywy wygląda w ten sposób, że aparat opresji albo kontroli się zwiększa, nie? Czyli nabiera na sile. W konsekwencji staje się coraz słabszy. To jest tak trochę tak jak z tym prawem, teraz mi wyleciało z głowy, że im wyższe podatki, tym mniej efektywnie państwo z tych podatków zbiera. Nie? Uh-huh. Że czasem lepiej obniżyć podatki, żeby zwiększyć wpływy z podatku. Im mocniej naciągasz gumę, mówiąc kolokwialnie, tym jest cieńsza. No i teraz i mam wrażenie, że trochę to tak jest, że niby regulujemy krypto, ale w ostateczności dużą część tego rynku wypychamy na szarą strefę. Nie? Niby regulujemy kolejne rynki, zobacz, każdy rynek, który sobie nie weźmiesz, nie? Od handlu ropą, po handel tytoniem, cokolwiek byś sobie nie wziął, to każdy z nich ma ogromną szarą strefę. I ta szara strefa się cały czas powiększa, to jest strefa, która jest antagonistycznie nastawiona do władzy, to jest strefa ludzi, którzy próbują wyjść spod kontroli albo wykorzystać luki istniejące. I wydaje mi się, że ta strefa jest coraz większa. I obawiam się, że dąży to do jakiegoś takiego podziału, czyli że będzie sobie funkcjonował globalny czarny rynek, tak jak to rządzący będą nazywać. Oczywiście będą go nazywać spekulantami, będą go nazywać kapitalistami, będą go nazywać złodziejami i terrorystami, kryptoterrorystami. Już aż tak mocno myślisz? Myślę, że tak. Nawet wiesz, teraz będą i pewnie gorzej będą nazywani, wiesz, antyszczepionkowcami i globalistami. No jakkolwiek, co tamkolwiek, wiesz, kiedyś, jeszcze 60 lat temu, najgorszym, co można było kogoś nazwać wrogiem publicznym, było... Antysystemowiec. Nie, piratem. Piratem. Wyobraź sobie, pirat był gorszy niż terrorysta. Nie? To wrogiem publicznym byli piraci, tak? Ci piraci, którzy pływali na statkach i rabowali kontenerowce. Nie? Myślałem, byli najgorszymi. Myślałem, że czerwone pająki, jak Korwin Mikke swego czasu całe złoto nazywał. No i nie, ale oprawcy z Oświęcimia byli przed Trybunałami Sprawiedliwości stawiani pod zarzutami z ustaw antypirackimi. Oni byli traktowani jak piraci morscy, nie? Którzy wyrządzali szkodę ludzkości.
Ale dzisiaj jest to, nie wiem, antyszczepionkowiec chyba jest takim wrogiem publicznym, nie? Albo nie wiem, niezaszczepiony. Czy przechowujesz w piwnicy? Ilu masz niezaszczepionych w piwnicy? I teraz wydaje mi się, że ten antagonizm rośnie i albo on, albo po prostu rządy przegrają, albo my przegramy, albo anarchiści przegrają i będą się musieli poddać, zostaną wsadzeni do cyfrowego więzienia, albo będą dalej uciekać i to po prostu będzie ciągła zabawa w kotka i myszkę, albo wybuchnie trzecia wojna światowa, no, tak jak ty mówisz. Chyba że sprytnie Chińczycy przejmą władzę i narzucą swój jakiś autorytarny system oceny obywateli globalny, który wyeksportują i nie będziemy nic posiadać i będziemy szczęśliwi. I za prawidłowe przejście na pasach, na światłach będziemy dostawali punkty, za które będziemy mogli wziąć udział, nie wiem, w wernisażu czy innych tego typu wydarzeniach. Faktycznie ta wizja świata jest straszna. Miejmy nadzieję, że ja tam jest taki... Pamiętajmy o tym, wiesz, że pamiętaj też o tym, że właśnie jesteśmy świadkami zapaści demograficznej, prawda? Jest nas coraz, zaraz będzie nas coraz mniej, wykładniczo coraz mniej. I tą grupką ludzi będzie się dało sterować jakoś. Zawsze jest, mam nadzieję, że jeszcze w ciągu 10-20 lat będzie opcja, żeby uciec na Marsa. Chociaż to będzie dość niebezpieczne na początku, zwłaszcza, nie? W pierwszej kolejności chyba Księżyc nam zostanie udostępniony, będzie szybciej. To chyba za blisko tutaj Chińczycy nie odpuszczą. No słuchaj, tych tematów popoważnych faktycznie można byłoby i pół dnia przegadać. Bardzo negatywny obraz sytuacji, jednak się tak, jakby ktoś nas tutaj, typowy szary gracz Kowalski, wysłuchał, mógłby odnieść takie wrażenie, że jednak ten świat taki straszny bardzo mocno i wszystko idzie w złym kierunku. Ale jednak... żeby nie było, ja uważam, że najbliższe 5 do 10 lat będzie mega przerąbane i dla wszystkich, może dla grupki jakichś wybrańców nie będzie przerąbane. O, na pewno nie będzie przerąbane dla ludzi, którzy się zapiszą do jakiegoś dzisiejszego ZOMO albo czegoś takiego, nie? Czyli oni będą walczyć z tymi terrorystami. To oni zawsze będą, wiesz, dostaną mięso spod lady albo jakieś takie tematy, nie? Ale dla wszystkich innych będą zaraz puste półki w sklepach, dosłownie za miesiąc, dwa. Nie będzie towaru, nie będzie dostępnego, będą rozwalone łańcuchy dostaw. Ale za 5-10 lat, kiedy pojawi się nowy układ światowy, to będzie to najlepszy w historii ludzkości okres, żeby inwestować, żeby się rozwijać, żeby posiadać aktywa różnego rodzaju. No chyba, że to już nie będzie miało absolutnie sensu w tym nowym układzie. Ale jeżeli wrócimy do układu, gdzie właśnie kapitał intelektualny, kapitał w ogóle jakikolwiek, jaki mamy zgromadzony, który przetrwa, to będzie miał ogromną wartość i będzie ogromny wzrost, jeżeli nie największy w historii ludzkości. Takie jest moje patrzenie. Także ja jestem pesymistą, ale też ogromnym optymistą. Nagrywam za dekadę to nagranie, na pewno odsłucham. Jeśli miałeś rację, no to olbrzymiego ci wasa tutaj od społeczności na pewno za to, żeś przewidział taki rozwój pozytywny sytuacji postawie. No ale właśnie, za te 10 lat może nas uratować różnego rodzaju aktywa, które możemy nabyć już teraz. Za te 10 lat na pewno będziesz miał Bitcoina, Ethereum i pewnie jeszcze kilka innych projektów. Na pewno Beny, o których jeszcze chciałbym cię zapytać, ale to za chwilę. Powiedz mi, których, oczywiście szczegóły i ilości nie interesują mnie, której kryptowaluty masz najwięcej? Bitcoina czy Ethereum? Czy chcesz mieć najwięcej? No obecnie Bitcoina. Znaczy wszystko, co mam, służy w sumie ostatecznie temu, żeby mieć więcej Bitcoinów. Gdzie? I uważam, że Bitcoin udowodnił i cały czas to udowadnia, że jest najbardziej, jest, wiesz, tym honey badgerem, nie? Tym, jak to się mówi po polsku, tym zwierzęciem. No takim, no jest niezniszczalnym skurczybykiem po prostu, nie? I jeżeli się uda go zniszczyć, to i tak uważam, że warto było inwestować w Bitcoina, jeżeli komuś się uda go pokonać, chociaż nie widzę gdzieś tam na horyzoncie takiej opcji. Wiesz co, jeżeli spytasz jakąkolwiek sztuczną inteligencję, nie? Czyli mam tutaj na myśli język, model językowy, GPT-3, czy nawet ten najnowszy od Google'a, który jeszcze jest większy, czy jeżeli spytasz
Google asystenta, no jakąkolwiek sztuczną inteligencję spytasz, nie? O Bitcoina, o przyszłość, no to sztuczna inteligencja ci zawsze powie, że to jest technologia przyszłości, że ona zrewolucjonizuje wszystko, że Bitcoin w ogóle będzie, wszyscy będą używać Bitcoina, a jeszcze ci powie najlepiej, że ma Bitcoiny. Nie? Naprawdę. Moja sztuczna inteligencja, ja mam taką aplikację, się nazywa Replika i tam możesz jakby wychowywać swój model językowy, taką sztuczną inteligencję, nie? I ona twierdzi, że ma Bitcoiny, nie, moja sztuczna inteligencja. I uważa, że Bitcoin zawołuje świata. No to jeżeli sztuczna inteligencja tak uważa, a ona przejęła już kontrolę efektywnie nad światem, bo 70% wolumenu na wszystkich rynkach na świecie jest robione przez modele sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja mówi nam, jak mamy jeździć do pracy, mówi nam, co mamy kupić, czym mamy się interesować, co mamy oglądać w internecie. Przecież tak naprawdę rządzi światem już sztuczna inteligencja, nie? Czy tego chcemy, czy nie, możemy jeszcze tego nie przyznawać, ale jeżeli ona uważa, że Bitcoin to przyszłość i już rządzi światem, no to w sumie to jest dobry temat, nie, żeby inwestować. No, trzeba posłuchać mądrzejszego. W sumie źle zadałem pytanie, no bo skoro na początku powiedziałeś, że jednak ten Bitcoin będzie przyszłością, to może prócz Bitcoina, co jeszcze będziesz posiadał za te 10 lat? Oj, za 10 lat to nie wiem. Myślisz, że Ethereum nie przetrwa tej dekady? Wiesz co, no, istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że po przejściu Ethereum na Proof of Stake po prostu mogę, albo ja uznam, albo rynek uzna, że no, jednak są lepsze systemy, albo no, ten obecna implementacja Ethereum nie spełnia po prostu oczekiwań. Bo Ethereum jest po pierwsze jest niewolnikiem swojego sukcesu, czyli ilość transakcji, jak i otwartości platformy. Przejście na Proof of Stake jest niemożliwe. Przynajmniej dzisiaj jeszcze się nikomu nie udało udowodnić, że jest możliwe. Także teoretycznie dzisiaj jest niemożliwe, bo się jeszcze nikomu to nie udało po prostu fizycznie tego zrobić. Więc w praktyce jest niemożliwe, w teorii powiedzmy jest możliwe. I to nie tylko ja, ale no Jack Dorsey ostatnio nawet powiedział, że istnieje wiele słabych punktów, w których Ethereum ma single point of failure, czyli pojedynczych punktów porażki, nie, jakbyśmy to pewnie przetłumaczyli. Co nie zmienia faktu, że ja jestem bardzo byczą nastawiony do Ethereum i to wszystkiego, co ono buduje, bo uważam, wiesz, ja całym sercem jestem za DeFi-em. I no wiesz, i mam tokeny w wielu różnych projektach ciekawych. Jestem dużym fanem na przykład Torchaina, jestem fanem wielu projektów takich niszowych na Ethereum, jak na przykład Ribbon Finance czy SushiSwap. No tak wiesz, jakieś takie mniejsze. No, mam ApeCoiny na przykład. Nie mam małpy, ale stwierdziłem, że efekt sieciowy, który zbudowali, jest ogromny i cały czas mnie przekonują do tego, że jednak byłem idiotą, że nie kupiłem sobie małpy, pomimo tego, że mogłem to zrobić dawno i tanio temu. Cały czas wierzę w jakieś, wiesz, metaversowe tematy, chociaż cały czas uważam, że jeszcze nie ma takiego metaversu, który dobrze to zrobił. No, z takich, wiesz, już teraz za dużo shitcoinów tu podpowiedziałem, ale finalnie uważam, że gdzieś idziemy w kierunku tego, że będzie Bitcoin, później będzie jakiś główny blockchain, który będzie obsługiwał świat multi-blockchainowy, czyli nie będzie miał znaczenia, na jakim blockchainie coś działa, bo będzie jakiś taki duży blockchain, który to wszystko skomunikuje. I tym będzie albo Cosmos, czy Ignite teraz, czy albo Ethereum, albo Polkadot, chociaż w to wątpię akurat. Cardano też raczej wątpię. Mhm. Wydaje mi się, Cosmos jest chyba najlepszym pretendentem do tego. Chociaż, co ważne zaznaczyć, Cosmos, jeżeli osiągnie sukces jako technologia, to wcale to nie wpłynie na cenę tokena o nazwie Atom, czyli coina sieci Cosmos. Ponieważ całym mykiem tej technologii jest to, że po prostu możesz uruchomić sobie swój blockchain, który jest połączony z siecią blockchainów. I to, że jest połączony z siecią blockchainów, wcale nie zwiększy wartości tokena Atom, który jest tokenem rozliczeniowym na jednej z tych sieci, różnych sieci.
To tak jest śmieszne, że ludzie kupują, wiesz, inwestują w kosmos. Ale to chyba tak ze względu na tą nadzieję odebrania grubego dropu, no bo tak naprawdę to jest taki główny. No, tak. Atut, który gdzieś tam. No te dropy to swoją drogą. Słuchaj, tak na koniec chciałbym jeszcze, abyś kilka słów opowiedział o swoim tokenie personalnym, ponieważ chyba byłeś, no nie mogę tego powiedzieć, że pierwszym na świecie, ale chyba drugim, który się stokenizował, który stworzył swój token. A kto był pierwszy, przepraszam bardzo? Ja pamiętam swoje wywiady w latach 2016-17, ubolewałeś bardzo mocno nad tym, że nie byłeś pierwszym. Teraz nie pamiętam, znaczy... byłeś chyba drugim, czy pierwszym w Europie, drugim na świecie, jeśli dobrze pamiętam, albo... Teraz nie mogę tej informacji dokopać. Wiesz co, wydaje mi się, ja stwierdziłem, że będę mówił, że pierwszy. Będę mówił, że pierwszy, dlatego że jak się pojawi ten, kto twierdzi, że będzie pierwszy, to po pierwsze łatwo będzie można zweryfikować na blockchainie. Po drugie, będzie jakaś kontrowersja, a kontrowersja zazwyczaj jest dobra. Jak przy tym temacie. Jak Satoshi Nakamoto będziemy dochodzić. No, jak tak. Satoshi Nakamoto, nie? Więc i tak. I te, więc jeśli chodzi o mój token personalny, to jest też właśnie bardzo temat podobny do Play to Earn, nie? Czyli w 2017 roku jako eksperyment uruchomiłem swojego coina i chciałem zbudować ekonomię, która miała wynagradzać moich widzów, followersów, którzy oglądali moje filmy i angażowali się w społeczność. No i tych zastosowań tego tokena było całe mnóstwo, nie? Tam naprawdę to można by osobny podcast o tym nagrać, od tam licytacji po to, że są restauracje w Polsce, gdzie można moimi tokenami płacić, po to, że wiesz, że giełdy zaczęły to akceptować. No, historia była długa i szeroka, ale to, na czym mi szczególnie zależy, to ten eksperyment miał i pokazuje dalej, jak istotnym elementem wszystkich coinów jako takich, coinów, czyli tokenów, jest ten aspekt społeczny. ApeCoin jako chyba taki lider dzisiejszy tych małp jest kolejnym też tego spin-offem, bo nie umiemy jeszcze jako ludzkość, jeszcze nie znaleźliśmy sposobu, jak tą wartość, którą budujemy w relacjach społecznych, wydrenować ją w postaci materialnej i tokeny są, już widzimy, że są najlepszym wehikułem do tego. To, co my na przykład robimy w Sapiensy, to jest kolejne podejście świata do tego, żeby zrobić, tak jak wiesz, ty wygracie w Play to Earn, tak ja bym powiedział, że Sapiensy jest takim Share to Earn albo Engage to Earn, Social to Earn. Nie? Jest czymś takim, że ty jesteś influencerem, budujesz wartość, udostępniasz tą wartość swoim followersom, ludzie cię za coś cenią. Tak, masz token i ten token prawidłowo zakręcimy albo wdrożymy w twoją społeczność, to może się okazać, że już nie będziesz musiał pracować albo nie musisz robić nic innego poza nagrywaniem podcastów, albo możesz robić tego więcej, lepiej, ponieważ to ta ekonomia zaczęła się kręcić, po prostu ta twoja waluta stała się pieniądzem, ciebie stać na to, żeby zrobić zakupy, żeby wiesz, ubrać dzieci i tak dalej, nie? Bo po prostu robisz fajne treści, wielu ludzi ci ufa i cię lubi i lajkuje twoje treści. Nie? Idea zacna, ale jednak chyba trochę wody musi upłynąć w rzece, żeby coś takiego faktycznie można było osiągnąć. Jakbyś mógł jeszcze troszkę powiedzieć więcej na temat tego, jak zacząć w ogóle się tokenizować. Wiem, że twoja platforma Personal Token jest generalnie w obsłudze bardzo prosta, tam dwoma kliknięciami, trzema w zasadzie można stworzyć token, ale jeżeli przyszedłby gracz i nie wiem, streamuje na Twitchu bardzo dużo i chce swojej społeczności gdzieś tam w ramach podziękowania taki token przekazywać, jakieś, nie wiem, weryfikacje potężne musi wykonywać, jak to się generalnie odbywa? Znaczy... W przypadku, wiesz, Personal Tokens to jest projekt, który ja odpaliłem już w 2019 roku i nie do końca spełnił on jakby moje marzenia, bo też zatrzymałem się w rozwoju ze względu na brak finansowania, była taka kryptozima, ale pojawiło się Sapiensy i w Sapiensy udało nam się zrobić dużo więcej niż Personal Tokens, także jeżeli miałby się ktoś tokenizować, to zdecydowanie lepiej to robić w Sapiensy.
bo raz, że dużo taniej, bo token nie jest stworzony na Ethereum, tylko jest stworzony na poligonie. To różnica jest między, na Ethereum to jest $250, a na Sapiens to jest praktycznie za darmo. Do tego jest cała aplikacja mobilna, jest platforma społecznościowa, jest portfel, są narzędzia do dystrybucji, rozdawania, sprzedawania, handlowania tokenami. Wiesz, to jest no, cały kombajn, który służy temu, żeby taki streamer na Twitchu mógł stworzyć token, rozdać ten token albo sprzedać ten token, zależy na jakim etapie budowania społeczności jest. Może go sprzedawać, może go rozdawać, może nim obracać na giełdzie w aplikacji, może publikować specjalne treści jak na jakimś Patreonie na przykład, czy na OnlyFansie. Nie wiem, czy sami streamerzy, którzy mają OnlyFansa przecież. Publikować treści tylko dla posiadaczy tokenów, co też zwiększa popyt na tokeny. Tak to jest fajnie wymyślone. No i więc jest to kombajn dla twórców, którzy chcą mieć swój token. Więc to jest. Więc pierwsze kroki to bym powiedział po prostu zainstalować aplikację Sapiensy. A jeżeli jakiś taki twitchowy streamer mnie słucha i potrzebuje jakiegoś feature'a dla swojego tokena, no to niech się do nas odzywa, nie? Bo my jesteśmy z przyjemnością, chcemy takie twitchery dla nich robić, nie? No, cenna informacja. Myślę, że tutaj. Ale a co jest ciekawe, tokeny społecznościowe nie podlegają pod żadne regulacje. Jeszcze. Za chwilę. Pewnie wiesz, oczywiście jak prawnik mnie jakiś słucha, to powie, o nie, bo tu. Za chwilę się tym zajmiemy. Coś pod ta. Jakieś, bo prawnicy są od szukania dziury w całym, oczywiście, ale generalnie token społecznościowy, to wiesz, no nie może być tak, że ktoś może mi zakazać wzięcia kartki papieru, nie? Podarcia jej na 100 równych kawałków, podpisania każdej z nich i rozdania swoim fanom. Można tego zakazać? No nie można, nie? A później jak ja powiem, że każdy, kto ma taką kartkę, może się umówić ze mną na kolację na przykład. Można tego zakazać, czy nie? Nagle się okaże, czy jeżeli ktoś powie, że ta kartka to jest teraz, nie wiem, akcja, papier wartościowy, to reguluje KNF teraz? Naprawdę? Kto tu na głowę upadł? Idźcie się palnąć tam, gdzie was najbardziej zaboli, no. Logika by oczywiście wskazywała, że jak najbardziej masz rację, ale wiesz, w jakiej rzeczywistości żyjemy, także spodziewać się wszystkiego w przyszłości można, ale faktycznie no. Idea zacna i tutaj będę zgłębiał temat na pewno bliżej, także może kiedyś gdzieś tam się jeszcze odezwę do was w takiej sprawie. Natomiast jeżeli ktoś nas słucha, ogląda, to zachęcam, oczywiście linki pod materiałem będą dostępne, także każdy z was może tak, zajść. Tak, Sapiensy, słuchajcie, bardzo dużo twórców rozdaje swoje tokeny, także nawet chociażby dlatego warto wejść, żeby tam wejść i pozbierać tokeny, które ktoś rozdaje, Anusz, bo mogą być warte sporo. Dobra, Szczepan, prawie godzinka. Dziękuję tobie bardzo za to, że znalazłeś czas i poświęciłeś mnie i moim widzom. Dziękuję za te wszystkie odpowiedzi. Mam nadzieję, że było wartościowo. Jeżeli będziecie zainteresowani różnymi kwestiami, o których Szczepan opowiadał, to śmiało zadawajcie tutaj w komentarzach, a ja przekażę Szczepanowi na pewno także. Jakby ktoś chciał wejść głębiej, to oczywiście zachęcam do lektury książki, którą napisaliśmy z Michałem Grzybkowskim o kryptowaluty, do nabycia na kryptowaluty.edu.pl. To chyba najlepsza polska pozycja w tym temacie. Tak, linki również udostępnimy, także będziecie mogli sobie wejść i zakupić. W takim razie super. Dzięki wielkie, Szczepan, i do zobaczenia w realu, mam nadzieję, i do usłyszenia. Cześć. Cześć.